Hej, cześć. Chciałem nagrać coś z pokładu, ale niestety wiał taki wiatr, że nic i tak nie byłoby słychać. Ja zaraz zjeżdżam z promu, już dopływamy do Karlskrony. Trochę siedziałem w mapie, patrzyłem, gdzie by pojechać, jaką trasą. Natomiast niestety nie znam szwedzkich za bardzo tutaj atrakcji po drodze, żeby gdzieś tam, powiedzmy, zboczyć nawet nieco z trasy, coś zobaczyć ciekawego. Więc zdecydowałem się jechać dosyć daleko na północ z Szwecją i na poziomie Reros już przebić się do Norwegii, wtedy przez granicę. Tak więc dzisiaj całą noc będę jechał przez szwedzkie lasy, jeziora. Plan dosyć ambitny. Wybrałem sobie taką miejscowość Mora, mniej więcej, nad jakimiś jeziorkami. Ale jak widzieliście, mam 8 godzin 15 minut trasy tam, to jest 646 km. Nie ma raczej szans, żebym to zrobił w nocy na jeden raz. Ale taka trasa po prostu do punktu jakiegoś docelowego. Myślę, że będzie to noc i następny dzień. Później dłuższa przerwa i kolejną noc już sobie pojadę przez właśnie okolice jeziora Femunden, Femundsmarka National Park. Park Narodowy Femundsmarka, piękne rejony, właśnie Reros, i później, jeśli będę miał czas i siły, pojadę sobie przez góry Sylan, Stugudalen. Ale zobaczymy, to taka trochę dłuższa opcja będzie. I co tam jeszcze? Spałem 5 godzin. Czuję się dosyć wyspany. Po drodze zatrzymam się, tylko ugotuję sobie wodę, zrobię yerbę, bo brakuje mi trochę jakiegoś pobudzacza, tudzież obudzacza. I co tam jeszcze powiem wam? No nic, cisnę do przodu. Kawał drogi przede mną. Będę musiał mocno uważać na łosie i wszelkiej maści inne zwierzęta dzikie, ponieważ w Szwecji jest tego dużo. Ludzie się już zbierają, nie wiem, po co oni tak szybko silniki odpalają, to jest w ogóle dla mnie jakiś dramat, bo to jest zamknięta przestrzeń, a wszyscy już grzeją silniki po prostu, jak mieli wystartować w rajdzie jakimś zaraz. No ale tak pewnie będzie, jak zawsze, każdemu spieszno strasznie. Mi na szczęście nie aż tak bardzo, choć jak mówię, no grubo ponad 1000 km przede mną, rozłożone na 2 dni, jakoś to będzie. Po drodze, jak będę widział coś ciekawego, będę się zatrzymywał na jakieś zdjęcia. Będę jechał przez noc, to jest tutaj noc polarna, nie jest tak ciemna jak w Polsce. Myślę, że jest tak, po prostu będzie szarawo. Gdzieś tam łuna na horyzoncie na pewno będzie kolorowa całą noc. Zobaczymy. No, wszystko jest. Wszystko się zgadza, czekam, aż otworzył wrota i ruszam w trasę. Hej! No i mnie drapnęli, skierowali mnie na jakieś przeszukanie samochodu. Czekam już dobre 10-15 minut przed jakimś garażem, który nie chce się otwierać. Tuż przy zjeździe z promu, przy kontroli paszportowej. Nie wiem, no ja nie mam nic do ukrycia, ale wkurza mnie to, że może to trwać trochę i nie wiem, wszystko mi się porozwala, kurde, w moich bagażach i nie wiem, w sumie, no. Mam nadzieję, że nie będą chcieli przeszukiwać każdej jednej torby, bo się później nie zapakuję, będę miał taki majdan w samochodzie. No nic, czekam. Dam wam znać, jak to wszystko przebiegło. Kurde, co pech to pech normalnie. No hej, już po wszystkim, ale się stresu najadłem, nie wiem czemu, po prostu, bo generalnie nie przewożę nic, czego nie mógłbym wozić do Szwecji. Natomiast sam ten fakt, że musiałem otworzyć ten samochód, przeszukiwali mnie później. Zamknęli mnie w osobnym pokoiku. Musiałem czekać, nie wiem, chyba z 20 minut. Tylko czułem po prostu, jak mi ciśnienie do twarzy uderza z tego stresu. Nie wiem, nie cierpię takich sytuacji, kurde, na tych przejściach granicznych. Jeśli coś się przyczepił, każą, nie wiem, otwierać bagaże jakieś, w ogóle wypytują rzeczy. Chociaż wiem, że nic nie robię złego, nic nie przewożę niedozwolonego, to po prostu mam zawsze stresa, cały spocony jestem jak szczur, kurde. No i straciłem dobre, kurde, 1,5 godziny czasu na to wszystko. Aj, lipa, dobra, jadę, się gdzieś zatrzymam na jakimś parkingu, zaraz zrobię sobie tą yerbę, trochę odetchnę, bo serio, normalnie cały spocony jestem. Ale tak bywa, no. Wybrali sobie 2-3 samochody z całego promu i akurat ja musiałem być wśród tych wybranych, więc może dzisiaj zagram w szwedzkiego totolotka, wygram 20 milionów koron szwedzkich i gdzieś tu usiądę, chociaż 20 milionów trochę za mało, może 100 milionów. Dobra, nie ściemniam, jadę. Piękne światełko się robi. Nie wiem, czy widać, ale jest tu miliony meszek. Ale jak widzicie, taka właśnie jest Szwecja. Niesamowita cisza, przyroda. Pcha się ta przyroda, natura w oczy, w uszy. Wszystkie otwory ciała. Ale jest pięknie. Zatrzymałem się, żeby zrobić tą yerbę. Ale nie wiem, czy dam radę nad wodą to zrobić, bo zjedzą mnie żywcem te meszki, gryzą, ale jest tutaj przepięknie. Zobaczcie sami. Przepięknie jest, przepiękne miejsce. Jest taki parking, patrzcie w ogóle, taki wielkolud. Jest tutaj taki parking. Nie wiem, gdzie to jest, nie powiem wam. Gdzieś na trasie. Jest fajnie zrobione. Wszystko elegancko w takim pięknym miejscu. Jest niesamowita cisza. Dobra, zobaczę, czy przy samochodzie są jakieś meszki, czy nie. Ale nie da się tu wytrzymać nad samą wodą. Za długo. Nie wiem, czy słyszycie te głosy ptaków nieziemskie. Kurde, żeby tych meszek nie było, to coś pięknego. Dobra, bo zjadają mnie żywcem. Idę gotować wodę na yerbę i jadę dalej. Przepiękne miejsce. Jedno z wielu na trasie jeszcze pewnie. Ja dochodzę do siebie nadal po tym całych kontrolach granicznych. Muszę odetchnąć. Nabrać jakiegoś, że tak powiem, nie dystansu, tylko po prostu właściwego nastroju na całą tą podróż, bo póki co to mam takie wiecznie jakieś, kurde, niepokoje i lęki. Auć! Dobra, idę. Chowam się do samochodu. Hej. Hej, cześć. Mały raport z trasy. Godzina jest już północ w zasadzie, zaraz. Horyzont bardzo mocno świeci na pomarańczowo-żółty kolor. Przechodzi w taki zielonkawy, później robi się błękitny, ładnie to wygląda. Niebo jest dosyć jasne, dlatego nie ma też takiej czarnej nocy, no ale trzeba uważać, bo światła też nie dużo dają, szczególnie jeśli jedzie przez takie gęste lasy, to jest dosyć ciemno. Temperatura 12 stopni, więc przyjemnie do jazdy samochodem bez klimatyzacji. Całkiem przyjemnie, muszę powiedzieć. Poza tym jeszcze yerba działa. Ja mam jeszcze kawał mam jeszcze do swojego punktu takiego, który sobie wyznaczyłem na dzisiaj. Natomiast jestem już teraz pewien, że tam nie dojadę. Nie dam rady po prostu ze względu na to, że straciłem tam 1,5 godziny czasu na tych celnych przeszukaniach. Po prostu będzie zbyt późno, żeby już kontynuować jazdę i powoli męczy mi się też wzrok. Jest to jednak w nocy bardziej wytężanie tego wzroku. Jakieś tam samochody mijają, też oślepiają. Tak więc no, nie dojadę tam, gdzie planowałem, natomiast no, gdzieś w pobliże, chociaż spróbuję się jeszcze zbliżyć, jakieś 100-150 km jeszcze pojadę, myślę. Znajdę jakiś fajny parking i tam zacubuję na noc. Z widoczków w koło niezła magia się zrobiła, ponieważ zbierają się mgły nad właśnie małymi jeziorkami, nad łączkami takimi śródleśnymi. Wygląda to magicznie, przepięknie. Natomiast no, jest troszkę za ciemno do zdjęć. Musiałbym się rozstawić ze statywem. Z długimi czasami dało radę to złapać. Niestety, biorąc pod uwagę ilość robactwa gryzącego, które tu lata, to jest po prostu dla mnie troszkę ponad moje siły. Bym musiał mieć moskitierę na głowie. Bym sobie tą z drzwi swoją założyć na głowę i może bym przetrwał, się ubrał cały. Ale mówię, za dużo troszkę zachodu. Po prostu te obrazki zostawię w swojej pamięci, a obrazki są przepiękne. Ojej. Jakaś padlina przy drodze. Dobra, słuchajcie, to tyle na razie. Taki mały raporcik z trasy. Będę jeszcze coś miał do powiedzenia, to się włączę. Jadę do przodu jeszcze, ile wlezie. Wiecie, co oznacza to czerwone światło na mojej twarzy? Korek. Czym spowodowany? Obecnie to nie wiem, czemu stoimy, ale ogólnie to jadą chyba dwie maszyny i wycinają trawę przy poboczu. Ja jestem na odcinku autostrady, taki można powiedzieć, gdzie oba pasy ruchu są oddzielone barierką i nie można ich nijak wyprzedzić. Oni też nie zjeżdżają nigdzie. Poruszają się w tempie 5 km na godzinę. Ja jestem już zmęczony jazdą. Powinienem szukać, a właściwie szukam jakiegoś miejsca, żeby się trzymać na noc. Jest godzina 1:40. Ja szczerze mówiąc to... O, zjechali całe szczęście. Masakra. Ja szczerze mówiąc co? Co mówię szczerze? Już nie wiem, co mówię w ogóle. A szczerze mówiąc, no niedużo przejechałem, kurde, no 300 km przejechałem. Fuck. I tak to miało być, ale już jestem padnięty, już mam zmęczony wzrok. Boli mnie tyłek, bolą mnie barki. Zaczynam mieć już tego dosyć, szczerze mówiąc. Kurde, jeszcze długi świateł nie wyłączył, a nic. Tir za mną jedzie z długimi światłami, no. Co za jeło. Muszę się chować od tych świateł, bo to jest masakra jakaś. 80, dobra. Koniec tego odcinka trasy. A ja zatrzymam się chyba przy pierwszym, bardziej przyjaznym miejscu, bo mam już dosyć jechania i no, robi się to niebezpieczne, myślę, takie kurde żyłowanie własnego organizmu. Wyśpię się jutro, w ciągu dnia pojadę, później się wieczorem trochę prześpię może, dalej nockę pocisnę, jakoś to łyknę te kilometry. Dobra, jadę dalej. Hej. Cześć, witajcie. Znalazłem taką miejscówkę przy drodze leśnej. W zasadzie jakieś może 100 metrów do drogi głównej. Zjazd prowadzący w las i od razu taki fajny placyk. Więc nie jestem przy samej drodze. I w zasadzie tak trochę właśnie jakby w lesie już. Okolice pokażę wam jutro, bo dzisiaj jest troszkę ciemno jeszcze na filmowanie. Ale fajna miejscówka, bo ma potencjał na jutrzejszy jakiś spacer. Bo dalej idąc tą drogą dochodzi się do sporego jeziora. No i tu po drodze są fajne lasy. Więc jutro pójdę sobie na spacerek na pewno, jak się obudzę. Żeby się dotlenić i poruszać. Zobaczyć, czy są grzyby, jagody, poziomki, maliny. Cały czas mam wrażenie, że coś po mnie łazi. Przez te meszki pogryzłem je, mam kropki wszędzie. Muszę obserwować, czy się nie dostają już tą moskitierę. I co? Taki minus, że nie mam tu dostępu do wody, nie ma tu żadnej rzeki właśnie, ani też nie jestem nad jeziorem, nie ma tutaj jakby sanitariatów też, więc póki co jeszcze umyłem się, że tak powiem, chusteczkami higienicznymi, nawilżanymi, antybakteryjnymi. Najważniejsze miejsca, twarz, ręce, nogi umyte. Wasze zdrówko. Spiję piwko, coś zjem i się kładę. Ja jeszcze popatrzę na mapę i zdecyduję, gdzie ja mam w końcu jutro jechać. Lata tutaj widzę, ale to pewnie nawlatały jak drzwi otwarłem, to nawlatały. No, zdecyduję jutro, myślę, że pocisnę 200-300 km w ciągu dnia i kolejne sobie zostawię na noc, w międzyczasie odpoczywając też gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu granicę przekroczę, ale mówię, muszę popatrzeć na mapę. Sorry, że chaotyczny wywód, ale jestem zmęczony. Kurde, nie wiem czemu taki zmęczony. Myślałem, że dużo dalej pocisnę. No nic to, zmęczenie materiału, starość, nie radość. Dobranoc, do jutra.